mam taką, takie dwie króciutkie rzeczy. Jedną taką, że wierzę w rozwoju wiary. Bardzo ważną rzeczą jest cierpliwość. I odważne zadziałanie. To są takie dwie cechy, jak one cały czas będą ci towarzyszyć. Jeżeli wierzysz o coś, to nie możesz w ogóle podważać, że ta rzecz nie zaistnieje. I to musi taką kulturę sobie wyrobić i to się wszystko w głowie dzieje w człowieku. A po drugie to jest to, że właśnie podejmujesz takie odważne ruchy. Rozumiecie? By to... Wiecie, że te ruchy nie są niczemu przyporządkowane, bo taki ruch możesz zawsze podjąć. Zawsze. 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 My cały czas inspirujemy, cały czas mówimy do ludzi, ale to jest jakby coś takiego, że w każdej chwili możesz zrobić ten ruch. Kiedy zrobisz ten ruch, to natychmiast wchodzisz na inny etap. Zawsze tak było i jest. Jeżeli jesteś cierpliwy w wierze, czyli jeżeli się modlisz i ty jesteś pewny, wiesz, okej, to musi nastąpić. To musi. Bez względu na to, jakie, co się dzieje na tej drodze między początkiem wiary a efektem. No, różne rzeczy się dzieją. Ale wiesz, że tak jest. I właśnie na tej drodze ty zaczniesz też odważne ruchy robić. Wiecie, to brzmi banalnie. No to się o to rozbija praktyka chrześcijańska. Rozumiecie? To jest praktyka. Po prostu. Jedna taka rzecz.